No powiem ci tak, że na pewno zawodnicy starali się, chcieli pojechać na pewno dobre spotkanie, ale to przyjechał mistrz Polski, także na pewno nie było łatwo walczyć z tymi zawodnikami, także no szkoda porażki, ale myślę, że nie możemy się załamywać, musimy dalej pracować, bo szansa na utrzymanie w Ekstralidze nadal jest. Norbert na pewno lepiej wygląda, wiadomo, ta zdobycz punktowa nie była duża, ale na pewno wyglądał, walczył, jechał w kontakcie, tam chyba 9. bieg miał bardzo mocny też, ale naprawdę walczył i no stara się, także na pewno Roman jeszcze musi trochę popracować. Na pewno przed tym meczem nie chciałem nic zmieniać, bo wiadomo, z Lublinem nieźle to wyglądało i też dlatego dzisiaj nie było żadnych zmian. Zobaczymy, czas pokaże, jest jeszcze chwilę czasu, będzie trening i wtedy podejmę decyzję, kto pojedzie do Częstochowy. Myślę, że nie, no sędzia obawiał się, że może padać deszcz i to było głównym powodem, bo wiadomo, no ta pogoda wisi w powietrzu, ten deszcz wisi w powietrzu, także no przez to była ta decyzja, no i wiadomo, słuszna decyzja, sędzia dobrze to zrobił, bo no mogło padać, ale dzięki Bogu nie padało. No, mówię, że jest jeszcze chwilę czasu, też i na zastanowienie, teraz na gorąco, nie chcę żadnych podejmować decyzji, na spokojnie przemyślę. Też Krzysztof Kaszprzak zobaczył, jak się też się nieźle prezentował też na treningu, także no, nikomu na tą chwilę nie, jak to mówię, nie wyrzucam ze składu. Wszyscy zawodnicy mają szansę, a dowiemy się w czwartek, kto pojedzie w piątek. Ja myślę, że mecz był pięknym widowiskiem dzisiaj, niezależnie wynik, w którą stronę poszedł, było co oglądać. I takich zawodów pewnie byśmy sobie życzyli. Faktycznie na koniec udało nam się odjechać w dwóch ostatnich biegach, dwa razy po 5-1 i ten wynik poprzez to jest nieadekwatny chyba do całych zawodów, które tutaj były, bo tak jak zauważyliście, cały czas wszystko blisko remisu. Wiele biegów, do którego mieliśmy do 6. biegu, tak? Cały czas remis, potem dwa w toł, więc myślę, że ciekawe zawody. Kibice nie wyszli na pewno zawiedzeni. No spodziewaliśmy się bardzo twardego toru w Grudziądzu, to już od lat jest taki tor robiony i oczywiście szykowaliśmy się również do takiego toru u siebie, próbowaliśmy zrobić, chociaż pogoda nie za bardzo sprzyjała, ale tutaj też troszeczkę popadało w nocy z tego, co się orientuję, więc myślę, że gospodarzom też nie wyszło do końca tak, jakby bardzo chcieli. No tak się mówi, że my nie mamy juniorów, dzisiaj było dwóch i całkiem fajnie pojechali, my jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej się cieszymy z tego, że robią małymi kroczkami, idą do przodu, tego oczekujemy i to jest fajne. Mamy jeszcze kilka meczy, gdzie powinni się rozjechać jeszcze lepiej. Jeszcze mamy ileś rzeczy, które nam nie grają w 100%, ale wiemy mniej więcej, gdzie szukać, więc będziemy dalej szukać i pracować, żeby być mocniejszym. Jestem załamany tymi zawodami, ponieważ nic nie wychodziło dzisiaj od samego początku. I w sumie trzymaliśmy w miarę wynik cały czas. Lecz jeśli chodzi o mnie, no to skakanie z motocykla na motocykl i przede wszystkim nie mogłem momentu wyskoczyć ze startu, bo mnie no, traciłem na tym, później już było w miarę lepiej, ale no tak jak mówię, przez to skakanie i szukanie, no to też pobłądziłem trochę. Ogólnie końcówka w naszym wykonaniu była bardzo słaba i tak być nie może, bo tym przegrywam mecze po prostu, końcówkami. Tutaj, że tak powiem, rywal przyjechał na obcy tor i on nie ma tu wymówek, my też nie mamy wymówek, my powinniśmy się dopasować do toru, który jest na zawodach i to wszystko. No, my po prostu mamy gorszą tą następną część zawodów i nad tym musimy pracować. Myślę, że teraz będzie wyjazd, spokojnie to wszystko przemyśleć i odbudujemy się na wyjeździe, bo tu robiliśmy wszystko, lecz nie zawsze wychodzi. Myślę, że w następnym meczu poprawimy się i pokażemy, że potrafimy jeździć na wyjazdach.